Radio Plus zawsze w rytmie, za niespełna kwadrans będzie godzina 20. To pora na kolejną z cyklu audycji Pomorski Barometr Zawodowy. Dzisiaj gościem Magdy Kilian jest Lidia Metel z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pomorskibarometr.pl. Jak duże zapotrzebowanie na rynku pracy jest na przedstawicieli handlowych? Zapotrzebowanie jest dość duże, dlatego że firmy z różnych sektorów usługowych bardzo często włączają tego typu zawód, stanowisko do swojej działalności. W ten sposób promując swoje usługi, produkty, docierając do nowych klientów. Dlatego zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych jest dość duże. Natomiast są to zawody specyficzne, gdzie największy nacisk kładziony jest przede wszystkim na doświadczenie, oczywiście z perspektywy pracodawców, na doświadczenie w zawodzie, ale także bardzo mocno na cechy osobowościowe. Muszą to być przede wszystkim osoby otwarte, które łatwo nawiązują kontakt z nowymi osobami, ale też osoby dynamiczne, nie bojące się nowych wyzwań i osoby, które też radzą sobie ze stresem, potrafią pracować pod presją czasu, dlatego że bardzo często wynagrodzenie na tym stanowisku jest prowizyjne, jest uzależnione od wyników i to niejednokrotnie odstrasza kandydatów, ale też jest najlepszym takim sitem selekcyjnym pod strony pracodawcy, ponieważ on widzi, jakie osoby są zdeterminowane do tej pracy. Jeśli miałaby Pani, czy też mogłaby wyliczyć kwalifikacje, kompetencje, jakie są oczekiwane od pracodawców właśnie wobec przedstawicieli handlowych? Przede wszystkim pracodawcy oczekują doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku. Fajnie, jeżeli zna się daną branżę, niekoniecznie od tej strony stanowiska, natomiast zna się produkt i usługi tej firmy, a z drugiej strony, jeżeli ta osoba odznacza się no właśnie cechami osobowościowymi, kompetencjami miękkimi, które są pożądane ze strony pracodawcy, czyli właśnie otwartość, determinacja, no i przede wszystkim radzenie sobie ze stresem, ale też takie kwalifikacje, no i też uprawnienia właśnie jak prawo jazdy, bo te osoby po prostu są często w rozjazdach, no i też niekiedy istotna jest sytuacja życiowa tych osób, dlatego że przedstawiciele handlowi no bardzo często pracują w rozjazdach, delegacja jest na porządku dziennym w tego typu stanowiskach, dlatego że trzeba dotrzeć również do klientów dość mocno oddalonych od siedziby firmy. Jak duża rotacja na tych stanowiskach przedstawiciela handlowego istnieje? Rotacja jest dość duża i myślę, że jest to niepożądane działanie pod kątem pracodawców. Natomiast rotacja wynika z tego względu, że przedstawiciele handlowi muszą być osobami dynamicznymi. Jest to praca dość wymagająca. Czas pracy przedstawiciela handlowego jest nieunormowany. Oprócz tego, że osoby na tych stanowiskach bardzo często pracują w rozjazdach, delegacjach, docierają do odległych klientów, to też ich czas pracy, nawet na miejscu, bardzo często jest dość wydłużony. Ponadto oprócz pozyskiwania nowych klientów bardzo często mają też do zrobienia jakąś pracę biurową związaną z właśnie tutaj pozyskiwaniem nowych kontrahentów. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pomorskibarometr.pl. A kolejna audycja z cyklu Pomorski Barometr Zawodowy w najbliższy wtorek. Zapraszam w imieniu Magdy Kilian.